Cześć, kochani, witam was zwykle, nie filmie. Dzisiaj taki nietypowy kadr, że widać tutaj za mną drapak kotów, a tutaj na świeczce jest mój ukochany kotek, najnowszy, czyli Kokos. Zobaczcie. Posadziłam go tutaj na krześle, bo to jest jego ulubione miejsce w moim pokoju. Nie jest to o dziwo drapak, który stoi za mną, tylko właśnie krzesło. Bardzo często na nim leży. Do tego przejdę za chwilę, bo na początek dzisiejszy film. Mam dzisiaj też tematyczną koszulkę, bo film będzie o moich kotach. Jakiś czas temu pokazywałam wam na Instagramie kilka zdjęć oraz też filmiki na Facebooku, czy właśnie na Instagramie chyba filmiki, ale ogólnie na tych platformach moich pokazywałam właśnie, że mam nowe koty. I to wtedy było, że miałam je chyba 2 tygodnie, ale to było na pewno już jakiś czas temu. A teraz kotki już są u nas powiedzmy miesiąc albo już ponad miesiąc. No i właśnie. Robię dla was taki filmik, żeby trochę wam o nich opowiedzieć. Chyba, jak zresztą widać, Kokos będzie spał, jak będę tutaj do was mówić. Tak słodko wygląda, co nie? Dobra, no to skoro mam tutaj Kokosa, no to zaczniemy od niego. Więc tak, to jest kot brytyjski, krótkowłosy. I ten kolor, który on ma, to się nazywa bicolor. Czyli jak widzicie, jest w większości tutaj szary, ale wszystkie łapki ma białe. Oraz tutaj drugą połowę pyszczka też ma białą. Jeśli chodzi o jego brzuszek na przykład, to może wam też pokażę później na zdjęciach w tym filmie. Zresztą, co zobaczycie, że brzuszek kokosa jest częściowo biały, a częściowo szary. Ma taki uroczy wzorek na brzuszku. Także jest bardzo kolorowy i powiem wam, że jak zobaczyłam hodowli kokosa oraz jego braci czy siostry z tego miotu, to wszystkie były właśnie w takiej barwie, tylko w troszeczkę innych, wiecie, kombinacjach czy różnych takich kształtach. Właśnie cały miot właśnie był w takich, powiedzmy, był w takich właśnie kolorach szarych czy białych, właśnie takie właśnie łaciate kotki, można powiedzieć. I bardzo mi się on spodobały, bo wcześniej nie widziałam takich Brytyjczyków, szczerze mówiąc. Bo ogólnie rasa kotów brytyjskich występuje w wielu barwach. Na przykład znam takie bardziej brzoskwiniowe, czy najpopularniejsze to są oczywiście niebieskie, czyli szare. Czyli pewnie kojarzycie mojego Leonka, że on był cały niebieski. Na przykład Lucy, którą mieliśmy, to była czekoladowa. I to też był Brytyjczyk. Więc jak widzicie, tych barw jest dużo. Możecie sobie jeszcze je zobaczyć pewnie inne wariacje w internecie. Ale właśnie jak zobaczyłam kotki do wyboru, które mieliśmy w mailu, no to jak zobaczyłam kokosa, to od razu mi się spodobał. I powiem wam, że może nie od razu, jak go zobaczyłam, ale już jak myślałam nad imieniem, to naprawdę wiedziałam, że to będzie kokos. Tak mi to utkwiło w pamięci, odkąd, wiecie, go zobaczyłam i wiem, że już tego wybraliśmy razem z rodzicami. No to właśnie, kurczę, no kokos, no musi być kokos. Tak mi to białe umaszczenie tutaj na łapkach czy na pyszczku, tak mi się skojarzyło, że no musi mieć na imię kokos, więc tak zostało. I właściwie chyba nie miałam innego pomysłu, jak go nazwać. Może były tam jakieś propozycje, nie? Z rodzicami rozmawiałam, jak go nazwać, ale w końcu wyszło, że kokos. No i tak jest, właśnie to jest mój kokosik. On, słuchajcie, ma teraz 5 miesięcy i 10 dni. Jest starszy od drugiego kotka, którego później wam oczywiście pokażę. I on jest objętościowo większy właśnie niż Lulek, czyli nasz drugi kotek. I on też jest bardzo puszysty, ma bardzo mięciutkie fufterko. Wygląda po prostu jak taki misiek. No zobaczcie go, jaki ma tutaj pulasy takie, trochę go może posmyram, to zacznie mruczeć. Ale ma takie tutaj po prostu poliki. Ja uwielbiam głaskać po tych polikach. Ma takie miękkie. Bardzo mięciutki też tutaj ogon. O, nie wiem czy słyszycie, ale właśnie mruczy. Od razu jak się go głaska, to mruczy. Po prostu taki jest mięciutki, taki przytulaśny. I po prostu da się z nim zrobić wszystko. Jak go biorę na ręce czasami, to jak teraz na przykład go brałam do pokoju, no to bardzo dobrze trzymał mi się na rękach, fajnie się go trzyma. I nie wyrywa się od razu, tylko można go chwilę trzymać i jest naprawdę fajnie. Czasami też leży na kolanach, ale to jest taka, powiedziałabym, rzadkość. Na moich kolanach leżał ze 2 razy, tak z własnej woli. A tak to powiedziałabym, że dosyć drapie te moje kolana. Wiecie, leginsy czy jakieś spodnie, no to trochę łapie tymi pazurkami i nie chce za bardzo leżeć. Raczej woli leżeć obok. Ale na przykład jak leży u mnie w łóżku czy na kanapie ze mną, no to się przytula, siedzi blisko mnie, więc jest takim przytulaśnym kotkiem, bardzo towarzyskim. Jak przychodzą goście albo jak, nie wiem, wracamy gdzieś, jak gdzieś byliśmy w mieście.
No to on przychodzi, wita, łasi się do głaskania. Jak były takie, powiedzmy, pierwsze tygodnie, kiedy do nas trafił, no to kokos przychodził do mnie codziennie rano. Jak już wstałam, już widział, po prostu wyczuł, że wstałam, no to przyszedł do pokoju i chciał głaskania. Wtedy to oznajmuje, ocierając się o mnie i przy okazji miaucząc, bo on miauczy. Już jak normalny kot, bym powiedziała, że już ma taki, powiedzmy, głos dorosłego kota, chociaż może się to jeszcze zmienić, bo on jest jeszcze mały stosunkowo, bo tylko 5 miesięcy, co nie? Więc głos może jeszcze ulec zmianie, tak jak u nas u ludzi, co nie? Ale no, brzmi już jak taki kotek i też tak troszeczkę pomrukuje i właśnie jak się go głaska, to mruczy. Teraz trochę już ucichł, ale no. Też przesłodko mruczy, jak się go długo głaska, to tak głośno mruczy, jak jakiś traktor, no wiecie. Po prostu chyba wczoraj czy przedwczoraj miałam taką noc, że go wzięłam do łóżka, bo on normalnie ze mną nie śpi tak z własnej woli, ale czasem jak go wezmę do łóżka, żeby ze mną spał, no to chwilę leży, jakiś czas. No i właśnie jak go ostatnio brałam do łóżka, to tak głośno mruczał, że spałam, ale było to bardzo relaksujące i takie fajne do spania, taki fajny dźwięk, nie? Mruczył wam kot w łóżku. To genialne. Więc bardzo mruczący kotek, bardzo towarzyski i muszę przyznać, żarłok. Tak wiem, to brzydkie słowo, ale bardzo go opisuje. Kokos bardzo dużo je. W szczególności suche chrupki, takie wiecie, małe. I jeszcze 3 razy dziennie oba koty dostają mokrą karmę, tak? Mokrą karmę. Dostają 3 razy dziennie zazwyczaj. Nie zawsze wszystko zjedzą, tam zależy pewnie jak mają ochotę, ale ogólnie no to właśnie 3 razy dziennie taką mokrą karmę. Najczęściej kokos lubi z rybą, bo też raz się zdarzyło, czy tam 2 razy, że mama mu dała tuńczyka z puszki. Wiecie, takiego normalnego tuńczyka, a nie z puszki dla kotów. Więc to było ciekawe, że też mu to bardzo smakowało. Ale ogólnie lubi na przykład puszki z łososiem najczęściej, czy z tuńczykiem, coś takiego, więc bardzo lubi ryby. I co ciekawe, może to jest dosyć nietypowe, ale też Leon to bardzo lubił, że czasami dajemy mu żółtko jajka. Tak, koty mogą jeść i żółtko. Białko niekoniecznie, ale takie właśnie ugotowane żółtko jajka mogą jeść i bardzo im to smakuje. W szczególności właśnie kokoskowi, bo nawet jak mam, wiecie, troszeczkę palce brudne od żółtka, czy chociażby nóż, to on polizze. Naprawdę. I kilka razy właśnie chciałam to też przetestować i rzeczywiście tak robi, więc takie właśnie ma, powiedzmy, ciekawe, może trochę nietypowe, ale typowe na pewno są, że koty lubią ryby, co nie? No więc teraz mogę, może jeszcze chwilę go ogłaskam. No, więc to był właśnie kokos, czyli w zasadzie mój kotek. To już może zasygnalizowałam tak na początku, ale tutaj od razu mówię, że to jest mój kot, którego ja wybrałam. O, słuchajcie, widzieliście to? O, ziewnął. Tak, właśnie mam też takie zdjęcia, które mama zrobiła, jak on ziewa i otwiera tą paszczę, więc jesteś takim trochę lwem, co nie? Tak. No, po prostu to jest mój kot, którym już oznajmił, że mnie kocha. Ojej, widzicie, znowu, to słodki. No więc takiego mam ślicznego kociaka, który jest bardzo towarzyski i żerłoczny. No więc to chyba tyle, jeśli chodzi o kokoska. Takie to są rzeczy, które zaobserwowałam tak już po miesiącu w domu. I może jeszcze potem zobaczycie na zdjęciach na końcu tego filmu, gdzie najbardziej lubi leżeć i gdzie udało mi się zrobić mu zdjęcia. Nie tylko na tym krześle, ale też na moim łóżku, czy w innych ciekawych miejscach. Potem zobaczycie. No a teraz może wam pokażę drugiego kotka, który jest tak w ogóle gdzieś tam, więc za chwilę będzie zmiana kadru i zobaczycie drugiego kotka. Dobrze, słuchajcie, teraz przechodzimy do drugiego kotka i nie będzie widać mojej twarzy, bo będę musiała go tutaj też asekurować, bo ten, słuchajcie, kot to jest największy łopus w tym domu, naprawdę. To jest, słuchajcie, Lulek, czyli inaczej Luluś, ewentualnie Luis. Chociaż rzadko go tak nazywamy. To jest taka, powiedzmy, formalna wersja jego imienia.
czyli właśnie Luis, ewentualnie Ludwik po polsku, ale głównie nazywamy go Luluś, Lulek, coś takiego. No. I to jest naprawdę największy łobuz. To też jest kot brytyjski krótkowłosy, tak jak Kokos jest oczywiście kosurkiem i on akurat ma tylko 5 miesięcy i jest młodszy od Kokosa, tak? No. I jest właśnie takim bardzo dużym, znaczy dużym, ale małym łobuzkiem. Jest bardzo malutki, w przeciwieństwie do Kokosa, którego przed chwilą widzieliście. To ten kotek jest malutki, no. I o wiele mniej je, a jednak powinien jeść więcej. I co jest ciekawe, to przybiera na wadze, podobnie jak Kokos. No objętościowo jest, no, zdecydowanie mniejszy, nie? Jak mieliście zobaczyć, powiedzmy, w porównaniu. Jak widzieliście przed chwilą Kokosa, a teraz tutaj Lulek. A na przykład ma też kurzysty ogon, co nie? No. I jak widać, w całości jest szary, czyli ten kolor nazywa się niebieski. I jak widzicie, jest bardzo podobny do Leonka, czyli naszego starego kota, który niestety już nie żyje. Oznajmiłam wam to w tym roku jeszcze, że niestety musieliśmy go uśpić z powodów zdrowotnych. I właśnie powiedzmy na zastępstwo mamy Lulka. No i co mogę im powiedzieć? Największy łobuz w tym domu. On wazi, słuchajcie, wszędzie. Łazi mi na półki, co mogliście już zobaczyć na Instagramie, że wrzuciłam taki filmik, jak mi łazi po stajni. I on tam włazi sam. W sobie wymyślił, że będzie właził z jednej półki właśnie na komodę, gdzie jest stajnia. No i łaził po, wiecie, po pastwisku, we wnętrzu stajni. No i właśnie jest takim łobuzkiem, który też bardzo lubi wchodzić na moje półki, na książki. Po prostu wskakuje na książki i włazi tam do tyłu na półkę i tam najczęściej śpi. Tak, serio. Kokos śpi czasami na moim łóżku. Najczęściej właśnie na różowym krześle, na którym go widzieliście, albo też na krzesłach na dole w jadalni. A Lulek właściwie zazwyczaj jest schowany właśnie w moich półkach za książkami, co nie? No, więc takie sobie szczelinki znalazł u mnie w pokoju. Jeśli chodzi o półki z figurkami koni, to tam nie włazi, bo w zasadzie nie ma jak. Wiecie, konie są tak ciasno ustawione, że nie może w żaden sposób tam wejść. I to w sumie dobrze, że nie wymyślił sobie, że będzie tam właził. Ale jeszcze jedno miejsce, gdzie bardzo lubi wchodzić, to z na przykład dachu mojej stajni, który sobie ustawiłam w rogu pokoju. Sobie wskakuje na ten dach i wskakuje na właśnie moją półkę, na sam szczyt mojej półki z figurkami koni, gdzie mam tam, wiecie, takie stanowisko z płytami DVD. Powyżej jest telewizor, no i mam tam też jakieś inne rzeczy poustawione. No i właśnie lubi tam łazić, bo tam też najczęściej stoją jego ulubione zabawki, czyli wędki. Potem zobaczycie, że nagrałam takie filmiki, też wrzucałam to na Instagrama, że on po prostu uwielbia się bawić wędką. Tak skacze za tą wędką, tak ją łapie, taki jest dzikus, tak ją łapie, że to jest po prostu niemożliwe naprawdę. No teraz na szczęście udaje mi się go utrzymać w jednym miejscu, bo on ogólnie, nagrywam to już trzeci raz, to właśnie opowiadanie o Luleczku moim, bo on po prostu nie może usiedzieć w jednym miejscu. Próbowałam go trzymać na początku na rękach, ale tego bardzo nie lubi i cały czas mi się wyrywał. I też miauczał, bo on, słuchajcie, miauczy, ale takim bardzo cichym głosikiem, takim piszczącym bym powiedziała, jak taka piszczałka. Bardzo lubi gadać, jest wielką gadułą. No i właśnie jak próbowałam też go posadzić na przykład na drapaku, to nie chciał usiedzieć, więc dopiero tutaj mu się spodobało na moim łóżku i dlatego właśnie tutaj z nim nagrywam. Bo przynajmniej się teraz myję i mogę z nim, wiecie, tutaj ponagrywać. No więc jest naprawdę ciężki, jeśli chodzi o nagranie tego filmu, że to już moja trzecia próba i mam nadzieję, że teraz już będzie okej. Ale na razie jest w porządku. Niech się myje, więc jest na razie spokojny, chociaż on to potrafi biegać razem z Kokosem po całym domu i właśnie włazić wszędzie. Najczęściej w sumie to włazi na blat w kuchni. Sobie włazi, rozumiecie, z krawędzi krzesła w jadalni właśnie na blat. Więc to jest naprawdę wielki skoczek. Był już wszędzie po prostu, nie tylko na moich półkach czy właśnie na blatach, ale też na przykład w umywalce, w łazience jednej i w drugiej oraz też w zlepie w kuchni. No. On włazi po prostu wszędzie, wszędzie go pełno, wszędzie po prostu musi bąblować, że tak powiem. I bardzo też lubi się bawić. Oprócz wędki, którą po prostu kocha, najbardziej też lubi myszkę. Ojejku. Lulek, chodź tu, chodź tu. Ech, jeszcze chwilkę, słuchaj. Jeszcze chwilkę. No. On najbardziej właśnie lubi taką szarą myszkę.
I teraz właśnie mnie liże, co możecie zaobserwować. Bo on, tak jak Leon kiedyś, liże mnie. Może nie jakoś super często jak Leon, ale liże mnie. I przeciwieństwie do Leona bardzo lubi głaskania po brzuchu. Bo Leon po prostu nienawidził głaskania po brzuchu, jak tylko chciałabym mu tam na przykład. Po prostu jak kładłam na przykład palec na brzuchu, no to po prostu już pazury i wszystko i gryzienie. A ten po prostu jak się głaska, to się kładzie. No i bardzo lubi głaskanie po brzuchu, ale też takie po prostu głaskanie. Kokos nie lubi głaskania po brzuchu i od razu łapki idą w ruch, że chciałby drapać czy coś. Albo po prostu łapką tak trąca, że nie. A ten bardzo lubi. No. Więc też jest bardzo mruczącym kotkiem, jak się mu głaska, no to od razu mruczy. Zazwyczaj, chociaż teraz nie, bo się zajmujemy ciem. Ale no, tak jak wcześniej mówiłam, wielki łobuz, który właśnie po prostu wszędzie. Nie jest takim dużym żarłokiem jak kokos, ale powiem wam, że z racji tego, że ma bardzo podobny wygląd do Leona, to mam wrażenie, że Leon powrócił w nowym ciele do nas, bo naprawdę ma dużo cech Leonka. Jak Leon był mały, to właził na przykład mi na półki, gdzie miałam pousuwane takie domki w czasach dzieciństwa. To były na przykład domki dla kocyków pony. To tam mnie potrafił władzić. Lulek, siedź jeszcze chwilę. No więc nie pamiętam jeszcze, czy gdzieś Leon władził, jak był mały. Ale Lulek jest o wiele większym łobuzem i na przykład bardziej płochliwym kotem. Bo Leon był bardzo towarzyski, witał po prostu każdych gości. I zazwyczaj był bardzo ufny. A ten kot do gości jest raczej taki płochliwy, tak samo bardzo się boi odkurzacza. I to jest też dla niego sposób, żeby się uspokoił wieczorem, bo oba koty potrafią biegać dosyć wcześnie rano oraz najczęściej o 22 wieczorem, biegać po całym domu, goniąc się. One też tak się bawią, że gryzą się, drapią. To nie jest, wiecie, jakaś agresywna bardzo zabawa, może tak wyglądać, ale to jest po prostu takie przepychanie się, że one się drapią, gryzą, jak się trochę, można powiedzieć, się biją, czy coś w tym stylu, ale to jest taka czysta zabawa. No i potrafią to właśnie robić rano czy wieczorem i to jest dosyć uciążliwe. I wtedy zazwyczaj włączamy odkurzacz, który jest dla nich czymś, czym, że mają się uspokoić. Tak, i teraz właśnie głaską go trochę po brzuchu. Ale też trochę mnie łapie tu łapkami, jak zresztą widać. No więc takim, powiedzmy, wabikiem, żeby trochę się uspokoiły, to jest odkurzacz. To Lulek wtedy, jak jest sprzątanie odkurzaczem, to od razu się chowa właśnie w swoją ulubioną kryjówkę za moimi książkami na półkach. No więc taki on właśnie jest. Wielki łobuz, który płochliwy, ale też oczywiście towarzyski w stosunku do nas. Bardzo lubi leżeć na mnie na kanapie czy oglądać telewizję. Na przykład ostatnio włączyłam sobie jakiś film na YouTubie o zwierzętach. To on po prostu patrzył na ekran z poziomu podłogi, na ekran telewizora i oglądał. No, to bardzo go to interesowało. No, jest taki właśnie kotek, który teraz też troszeczkę mruczy, jeżeli to słyszycie. Ale jego mruczenie jest o wiele cichsze od kokosa na przykład. No i tak, wcześniej mówiłam, bardzo podobny do Leona, bo też jest, tak jak Leon, wielką gadułą. Bardzo miauczy. I to dosyć często, że też za nim gada. Jak ktoś się do niego powie, no to zazwyczaj odpowiada miąknięciem. Więc naprawdę jest takim fajnym też gadułką, co nie? Ale właśnie wielkim łobuzem, który chce mnie tu teraz drapać. Gryźć nie, ale właśnie drapać łapkami. Bo dlatego, że tak mu tu macham. Więc naprawdę czuję, że Leon powrócił do nas w nowym wcieleniu. I ten film, który na pewno znacie, był Swój pies. To nie jest jakaś bujda, tylko moim zdaniem to jest czysta prawda, że zwierzęta wracają w nowych wcieleniach. Więc no, to jest właśnie nasz Lulek, który jest troszeczkę Leonem, ale też ma swoich sporo cech, że właśnie jest łobuzem, który wszędzie włazi. I nie jest aż takim żarłokiem, jakim był Leon. I nie jest też aż tak towarzyski w stosunku do gości. Więc no, taki jest właśnie Lulek i to chyba tyle, co mogę o nim powiedzieć. I teraz właśnie na końcu tego odcinka zobaczycie sporo zdjęć, które udało nam się już zrobić z naszym kotkom, bo one są bardzo fotogeniczne. Ogólnie mi się wydaje, że brytyjskie krótkowłosy są bardzo fotogeniczne, bo już Leon ma po prostu całą galerię swoich zdjęć i możemy do nich wracać i je wspominać. I tak samo Lucy była bardzo ładnym kotkiem. No i teraz mamy takie dwa nowe, jeszcze małe,
ale już bardzo słodkie kodeczki, którym możemy robić wiele zdjęć czy nagrywać filmiki, jak się bawią czy inne rzeczy robią. Także zobaczycie za chwilę całą galerię. Postaram się Wam pokazać te najfajniejsze zdjęcia czy filmiki z ich udziałem. No. Więc to są, słuchajcie, moje kotki, które teraz już oficjalnie Wam przedstawiłam i jestem ciekawa, jak Wam się podobają. Wiem, że już był pewien zachwyt w komentarzach, jak pokazałam je chociażby na ostatnim live'ie. Oraz też oczywiście na Instagramie czy na Facebooku, jak wrzuciłam zdjęcia, czy jak wrzucałam potem jakieś inne filmiki czy zdjęcia, to były już pierwsze komentarze czy reakcje. No więc mam nadzieję, że pokochacie moje nowe kotki, które mam nadzieję, że w filmach będą się pojawiały częściej, jak będę, nie wiem, tam jakieś paczki otwierała czy coś robiła, no to może będą towarzyszyć. No więc mamy takie teraz super kotki, które są też troszeczkę naszymi dziećmi i są naprawdę przesłodziutkie. No. Więc to były właśnie nasze nowe dwa kotki. I to będzie już, słuchajcie, koniec tego odcinka. Myślę, że to będzie wszystko, więc zapraszam Was na przegląd tych zdjęć, a jeśli ten odcinek się Wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz napiszcie w komentarzach, jakie Wy macie zwierzaki, czy też macie kotki, czy może psy, czy inne zwierzęta w swoim domu. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, aby nie przegapić następnych filmów na moim kanale. Nie tylko z udziałem moich nowych, wspaniałych kotków, ale też innych filmów, oczywiście z figurkami koni. A teraz razem z Lulkiem Was żegnamy. Także Lulek, powiedz jeszcze coś. Powiedz jeszcze coś na koniec. No głośniej powiedz. No właśnie, usłyszeliście jego głos, ale nie widzieliście twarzy. No, ale to był właśnie Lulek. Także pa, pa!